W ramach obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej na bulwarze nadwiślańskim odbył się piknik historyczno-militarny zorganizowany przez Fabrykę Sztuk. Wydarzenie to przyciągnęło tłumy. To już tradycja, że w Tczewie 1 września odbywają się nie tylko uroczystości patriotyczne, ale i piknik historyczno-militarny zorganizowany przez Fabrykę Sztuk. Jego celem jest przedstawienie w przystępnej i ciekawej formie wydarzeń historycznych, dokładnie kampanii wrześniowej, a także przybliżenie działalności współczesnych służb mundurowych. Jak co roku nie zabrakło konstruktorów, militarnych pojazdów i wojskowej grochówki. Gdy weźmiemy pod uwagę dobrą pogodę oraz to, że dzień 1 września w tym roku wypadł w niedzielę, nie dziwi bardzo wysoka frekwencja. Sprawdziliśmy, co konkretnie przyciągnęło mieszkańców na tegoroczny piknik. Aktualnie córka i w sumie zainteresowanie tym, że może też jakby zobaczyć cały sprzęt. A że jestem mieszkanką Tczewa, więc... To pewnie wie pani, gdzie wybuchła wojna 85 lat temu. Właśnie... Szczerze, jestem mieszkanką Tczewa od 2 lat, więc... A, no właśnie w Tczewie, tak, właśnie przy tych mostach. No, bo pamiętam, że on był zburzony, bo ogólnie mówią, że to tczewski, a to jest lisewski, nie, most? Potocznie zwany lisewskim, ale tczewskim. No. A jakie tutaj atrakcje na tym festynie jeszcze tutaj panią zaciekawią dzisiaj? Czy na pewno będzie znowu rekonstrukcja bitwy, więc to pewnie też właśnie, że no taka żywa rekonstrukcja tego wszystkiego. Co państwo sądzą o pikniku militarnym? Dopiero wchodzimy, także trudno mi wyrazić zdanie jakiego. Pierwszy raz? Bo to co? Nie, pierwszy raz. A ta uroczystość, to ważne, żeby pamiętać o 1 września? Jak najbardziej. Chcieliśmy zobaczyć, jakie tutaj sprzęt wrócił. Co, coś konkretnego zaciekawiło pana? Nie, czekałem na 9. Brygadę Kawalerii Pancernej. Rozpoczęcie II wojny światowej, no to trzeba pamiętać. Widzimy, że oczekują państwo na coś, na jakąś atrakcję? Na co? Tak, rekonstrukcję oczekujemy. Rekonstrukcję. Co roku jest piknik militarno-historyczny w Tczewie? To pierwszy raz, czy już któryś są państwo? Któryś z kolei. I jak państwo oceniają to wydarzenie? No, bardzo fajne wydarzenie. Jeszcze z jakichś atrakcji będą korzystać? No, można zobaczyć sprzęt. No, zawsze coś można dowiedzieć się więcej na temat służby w wojsku, tak? Czy w jakiejś izbie celno-skarbowej. Także fajne. Powinniśmy pamiętać o tych ludziach, którzy zginęli za naszą wolność, tak? I za demokrację. Największą atrakcją pikniku historyczno-militarnego okazał się współczesny czołg, który osiąga maksymalną prędkość 70 km na godzinę. Czołg K2 Black Panther. Z jakiego okresu on w ogóle? To jest współczesny? To jest współczesny czołg najnowszej generacji. A zainteresowanie widzę duże tutaj. Ogromne. Tak jest pewnie na każdym pokazie tego sprzętu. No to na pewno robi tutaj furorę. To życzymy, żeby nie trzeba było z niego korzystać, tak. Aby tylko na poligonach. Dodajmy, że piknikowi towarzyszyła wystawa plenerowa Fabryki Sztuk, przygotowana przez Tomasza Rejmanowskiego i Aleksandrę Ujazdowską-Bałdowską. Tablice informacyjne przybliżają okres II wojny światowej, przedstawiają najważniejsze fakty ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Pomorza. Wystawę można oglądać na bulwarze do 18 września.